Drop some wisdom, pani Zosia. Bo, część pierwsza. W tej parszy odwołamy się do dwóch fragmentów, które będzie można odnieść później do niedawno obchodzonych rocznic i pamięci. Otóż jesteśmy w trakcie plag egipskich i kolejna plaga zesłana przez Najwyższego na Egipt to ciemność. Tora mówi, i wyciągnął Mojżesz rękę ku niebu i nastała ciemność mroczna na całej ziemi Mizraim przez 3 dni. I nie widział człowiek jeden drugiego i nie powstał nikt z miejsca swojego przez 3 dni. Ale u wszystkich synów Izraela było światło w siedzibach ich. Otóż rabin Itzhak Meir Alter, zwany Alter Rebbe z Ger, założyciel dynastii hasyckich z Góry Kalwarii, skomentował ten fragment w ten sposób, że ciemność polega na tym, że nie widzieli jeden drugiego. Że człowiek nie widział bliźniego. Kiedy nie widzimy bliźnich, nie zwracamy na nich uwagi, wtedy jest ciemność. I do tego dodajemy jeszcze fakt, że nikt nie wstanie ze swojego miejsca, kiedy będzie trzeba drugiej osobie pomóc. Otóż prawdziwą plagą ciemności jest egoizm, kiedy zanika empatia w stosunku do drugiej, nie ruszymy się z miejsca, kiedy ktoś potrzebuje pomocy, nie widzimy się nawzajem. A niedawno obchodziliśmy 75. rocznicę wyzwolenia obozów Auschwitz-Birkenau. Jeden z ocalonych, redaktor Marian Turski, swoje piękne i dramatyczne wystąpienie kończył apelem: nie bądźcie obojętni. I widzimy tutaj, że to wezwanie wydaje się oczywiste, ale oczywiste nie jest, ma głębokie zakorzenienie w torze. Tak, gdy jesteśmy obojętni wobec drugich, nad światem zapada ciemność. Shabbat shalom.